So, is Yuna's father famous or something? She's the daughter of High Summoner Braska. You saw his statue at the temple. Lord Braska defeated Sin 10 years ago. Yuna's the heir to a great legacy. Myślę, że Yuna wygląda trochę dziwnie w tej wersji. Father's famous. Huh? Walker's a bit lacking in the imagination department. Thanks, Lulu. I'll keep that in mind. Ja myślę, że wyobraźnię to ma niezłą. W końcu jego włosy, kurde, płoną na głowie. Pogadajmy z Lulu. I don't know who you are or where you came from. If you interfere with Yuna's pilgrimage, we won't take it lightly. I don't know who. Super, dobrze wiedzieć, że mnie lubisz. Oh yeah, you talked to Yuna yet? She had some questions for you. Hell yeah. A ty? Spadaj! Ja ci dam. Za każdym razem, jak z tobą gadam, zmieniasz animację. Widzisz mnie? Au. Ja też mam animację! Śmiejmy się razem. The wind. It's nice. Mm. Mam lekkie ADHD, ale nie przejmuj się mną. Wiesz, że twój kot chciał mnie zabić? Naucz go dobrych manier. You're a blitzball player, aren't you? From Xanarkin, right? You hear that from Waka? Mm-hmm. Huh. Waka. Waka doesn't believe me at all. Kto by ci wierzył? Pomyśl. But I believe you. Oprócz niej. Huh? I've heard in Xanarkin there is a great stadium all lit up. Even at night, great blitzball tournaments are held there, and the stands are always full. How do you know that? A man named Jack told me. He was my father's guardian. Jack. My father. His name is Jack. Amazing. Kamehameha. You know, our meeting like this must be the blessing of Yevon. Widzisz, jak mój kciuk przechodzi przez sznurek? Sounds like him, but it can't be him. Znam inne magiczne sztuczki. Why not? My old man, he died 10 years ago, off the coast of Xanarkin. I'm sorry. He went out to sea for training one day and never came back. And no one's seen him since then. Why, that's the day that Jekt came to Spira. But 10 lat temu? It's true, I first met Jekt 10 years and 3 months ago. I remember that was the day my father left. The date fits, doesn't it? Mm-hmm. Yeah, but how would he get here? You're here? Are you not? Ale jak się tu dostałem dokładnie? To jest pytanie.
Tak masz ADHD. O! Wow, CGI! Zatańczmy makarenę. Nie możesz się złapać sznura? O, kusza może być. Macki! Trzeba go jakoś zaatakować. A nie, to harpun! Dobra. Chyba sobie jaja robicie. Ale w sumie to zrozumiałe. Niech będzie. Oh boy. Dobrego cela mają. Chociaż jeden chyba tylko się zaczepił, Harvey. Ten drugi ma zeza. Znowu te skurczybyki, komary pieprzone. Nie mogą się nigdy odczepić. O, Kicia walczy z nami, dobra. Let's do this. Ta, zaczerpnij. Dobra. Ta. Chyba nie powiem, o co tutaj z nim chodzi, bo tutorial pewnie i tak mi to powie. Wam to powie. Jak nie powie, to zupełnie. O co z nim chodzi, powiem. Powiedziałem masło maślane, wiem o tym. A tak. Bo ubijesz go jednym hitem. Nie! Kurde, nie! Może ktoś powinien nam pomóc, nie? Żeby Łaka i Lulu też ekspa dostali. Zapomniałem kompletnie o tym. Czarna magia. Woda. Spragniony? No kurde, jednego rozwalisz i więcej tych zasranych komarów przyleci, no. Krwiopijcy. This place is crawling. The fin, that's where they're coming from. Wiem, widzę, mam oczy. Zwykłe ataki mieczem nie sięgną dalekich celów, takich jak płetwa Sina. Atakuj przeciwników magią lub piłką Łaki. Dobrze wiedzieć. Ale najpierw tych skurczybyków trzeba ubić. A faktys. Kurde, z tym zaznaczaniem trochę. O, chwila. Nie, jego! O, dziękuję. Prościej by było, jakby była lista, i z tej listy można by było zaznaczyć nasz cel. Piorun może? Normalnie to w wodzie siedzi, więc może piorun mógłby coś zrobić więcej, ale chyba nie. Au, o kurde, 200? Dobra, trzeba
chwila. Ta. Chyba jednym hitem powinieneś ubić ich. Nie! Dobra. Czy on pieprznie w nasz statek? Nawet nie pamiętam. Dobra. Dobra, jeden skurczybyk może być. On chyba, jak ubijemy tego jednego, to przywoła więcej swoich przydupasów. Spokój, Reksiu! W sumie trzeba łakę uzdrowić. Tak. Dobra. I od razu widzimy, ile ma HP. Całe szczęście. Pff, ja pierdzielę. W sumie mógłbym też potiona użyć, ale walić to. Nie, kurde, nie lecz ich! Fuck! Byłyby jaja, gdybym niechcący uleczył naszego przeciwnika. Oh my god! Okej, dawaj. Myślę, że to już by było na tyle. Dawaj. Miał być. Jeszcze tylko trochę. Dobra, teraz ją podleczymy potionem i tyle. Przestałbyś pływać w tą i z powrotem, i tak nie masz z nami szans. Tak. Chociaż nie, ona przetrwa to, bo ten debil się nie naładuje, więc... O, mogę też jego! I do widzenia. Pokonałem wielką płetwę potwora. Piłką nożną. Jestem kozak. Ekspa nie dostałem? Reksiu, uspokój się. Ale wszystko git. Tidus spadł. O, kurde. Wypierdzielać, bo piłką was zleje. Phoenix Down? Pierwszy raz widzę, żeby ktoś w scence używał przedmiotu. Chyba. Phoenix Down. Lepiej, żebyś miał jeden swój. Delfinki! Okej, ktoś po prostu nie wie, kiedy zaprzestać. I zaraz ten ktoś dostanie w piernicz. Tym kimś nie jestem ja.
Zmniejsza szczęście przeciwników. Co to kurde może dać? Chociaż z drugiej strony walić to nie zbufuje się, co mi szkodzi. Dawaj. Pewnie zadawałby 114 obrażeń. Czy coś? Fuck. Trzeba te skurczybyki rozwalić. Wkurzają mnie. One hit KO do chuj. A. Dawaj. Pogrom. Kurde, krytyki same. Mikser. Dobra, nie jest źle. Dawaj. Jak grawitacja działa w pod wodą? Jak piłka może zadawać obrażenia? Ale walić to. Wiem, że to nie ma sensu, ale... To nie musi mieć sensu. Ważne, że dobrze się gra. Już po nas. Dobra, teraz trzeba się uzdrowić. Dwieście, tak? 1000. Damy radę. Tak. Dziękuję. Może Hypotiona lepiej użyć, w takim razie walić to. Tak będę mógł później je kupywać w sklepie. Ha! Nie spodziewałeś się tego, bycz. Może to jest taki trochę overkill, ale nie obchodzi mnie to. Tak, kiedy jakiś overdrive nam wpadnie, no? Jeszcze trochę u Tidusa. Kurde, mało brakuje. A nawet nie był nam potrzebny. I co? Macki nigdy nie zwyciężą z mocą mieczy i piłek. Można je odkroić mieczem i zdusić piłką. Hell yeah. Błękitny O i harpun dostałem. Cokolwiek tym te O oznacza. No niestety, szykuje się w piernicz. Skurwysyn jebany. Thank you.
jebaniec. When Sin attacked Xanarkin that day, I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse, too. I will defeat Sin. I must defeat Sin. I was just fooling myself. Maybe it was that day, on the sea, under the burning sun. I started to give up hope. I was in a foreign world. I wasn't going home. This was my new reality, and I was stuck in it for good. Kurwa, ludzie budują się, rozbudowują, mieszkają sobie. Tutaj taki kataklizm przychodzi, wszystko rozpierdala. Normalnie, tak jak te huragany teraz w USA. Jest przykre. Greetings. I am the summoner Yuna. I have come from the temple in Bisade. Oh, my lady summoner. If there is no other summoner here, please allow me to perform the sending. Ah, thanks, BT. Our loved ones. We feared they would become fiends. Please, take me to them. Reksiu, uspokój się. Nie stój tak jak ten debil. We'll see what we can do to help in town. Właśnie. Dobra idea, Łaka. Ale najpierw zobaczmy, co oni mają tutaj za skrzynki dla mnie. Alright. Już ponad 3 godziny, dobra, więc położę jeszcze tutaj trochę i będziemy już kończyć tą sesję. 6-odcinkową. Hej, ty żyjesz. Czekaj. Czego chcesz? Zamknięte. Pub jest zamknięty. Nie wiem, czy będę w stanie przez to przejść bez golnięcia sobie czegoś. Tidus, patrz pod nogi. Nie jest bezpiecznie tędy łazić. On wie, jak się nazywam. Ale no, to było tekstowe, bez żadnej gry głosowej, nic takiego, więc... Ale muszę przyznać, że całkiem nieźle zaadaptowali ten cały scenariusz bez wypowiadania imienia głównej postaci ani razu, ponieważ jak można, kurde, wypowiedzieć, zrobić coś takiego, nie? Are we going somewhere? Czas gry aktorskiej, głosowej. You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? Twoje pasy to problem. Ile dzieci zlałaś? Need guidance. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on and resent those still alive. You see, they envy the living. Co tu do zazdroszczenia jest? In time, that envy turns to anger, even hate. Patrząc na to wszystko, co się to odwala. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? Przygnębiające. The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this? Przywołują i odsyłają. Taka robota.
To było, kurde, smutne, ale piękne jednocześnie. Reksiu, przestań sobie manikir robić! Nie obgryzaj pazurów! Being a summoner. Yuna chose her own path. She knew from the beginning what it meant. All we can do is protect her along the way until the end. Until the end? Końca podróży. What's the end? Nie patrzcie się na mnie. Until she defeats sin. Oh. Kto by przypuszczał? I hope I did okay. Tak dobrze to zrobiłaś, że aż scenka się zmieniła w CGI. Więc się nie martw. They've reached the far plane by now, but no tears next time. I wished there would never be a next time. No more people being killed by sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow, horrifying. I never wanted to see it again. Chrapanie! Dziękuję. Okej. Wszyscy wyspani? Gotowi na drogę? O, Kicia jest z nami. Dobra, no to... Te ostatnie 10 minut... chwila. Trybu, kurde, nie mogę nawet ustawić. Fuck me. Więc no. Ogarnę levelowanie. Na dobry początek. Więc gdzie ja nią jestem? Gdzie ją muszę iść? Punkty many. Unik. Skupienie. Tędy muszę iść, dobra. Nie, nie wracaj do menu. Przenieś. Ta. Czy na pewno? Coś tutaj jest ciekawego? Zaczerpnij zdolności. Mogę też wleźć tutaj trochę na Yunę i... Żeby nauczyła się trochę... skilli leczących. Kurde, naprawdę... Muszę sobie pada kupić jakiegoś. Bo klawiaturą nie dam rady. Więc tak, myszką nie mogę? Nie, nie mogę, szkoda. Ale dobra, nie będę na razie na nikogo miejsca właził. Ponieważ to by było nieetyczne. Dobra. Sraka. Przenieś. Użyj. Ta. W sumie trochę... Szkoda, że automatycznie tego nie można robić, ale z drugiej strony podoba mi się ten styl levelowania, ponieważ no nie jest zautomatyzowany. Można robić mniej więcej to, co się chce, mimo tego, że no trzeba ścieżki podążać jakieś, nie? Okej, co u ciebie, Libra? To chyba analizuje naszych przeciwników. Czy obrona HP? Nie, bo tutaj na Lulu wejdziesz. Tutaj na łakę wejdziesz. Dobra. Tutaj na Tidusa wejdziesz. Nie masz wyjścia, musisz na kogoś wleźć. Tylko na kogo? W sumie no, może powiem co nieco o nim. O Kichi. Czy tam Himari, jak on tam się zwie. Ja będę mu dawał małe, fajne imiona, ale dobra. Tak więc no, on mniej więcej jest... Tak jakby niebieskim magiem w tej grze. Niebieski mag robi tak, że potrafi używać skilli przeciwników. On musi używać lanceta, żeby je skopiować, ale to nie każdy może skopiować i te skopiowane rzeczy będą dostępne jako overdrive. I tak, jeżeli chodzi o staty, on może właściwie zrobić wszystko. Być magiem, być tankiem, cokolwiek. Ale jako, że zaczyna zawsze jako tank, to myślę, to zawsze daje mu właśnie ten statystyki zorientowane w ten sposób, ponieważ no, tank zawsze się przyda. Tak więc na razie, no, kto najwięcej HP może dać ci?
Albo na Łaka, albo na Tidusa mogę wleźć zawsze. Załamanie. Nerwowe? Złamanie siły. Myślę, że... możemy pójść drogą Łaki. Damy mu celność i co nie tylko. Później... Nie, zaraz, gdzie złamanie siły było? Aha, dobra, już wiem chyba, jak mogę pójść mniej więcej. Zaczerpnij siły. Kurwa, pęd. O, haste, to się przyda. To nas przyspiesza. Jest haste jest bardzo OP w tej grze. A więc dobra, nie wracaj. Idziemy tędy. Chociaż Libra by też nam się przydała, ale... Zrobiłem błąd. Walić to! Atak oślepiający. Użyj sfera siły. Git. Przenieś. Ta użyj szybkość. Wzrosła o jeden, jak dużo. Dobra. Zarąbiście! Tak więc no, będziemy już chyba powoli uciekać, tak mi się wydaje. Ile czasu gry? Ponad pół godziny będzie, kurde, 6 epizodów jak nic. Tak więc no, mam nadzieję, że podobała wam się pierwsza sesja z tej gry, ponieważ no, ja chciałem ją oletsplayować już od tak dawna, a to, że jeszcze wyszło polskie jej tłumaczenie, to tym bardziej mnie do tego zmotywowało. Tak więc no, co Reksiu? Ogonkiem tylko merda, nie? Taki fajny pisiek! O, idzie do mnie, idzie, no. Już zaraz, już kończę, tylko się żegnam ze wszystkimi, nie? Jak tam manikir się udało? Tak mocno te pazury gryzłeś, że było słychać. Wiesz o tym? Mam nadzieję, że nie było słychać w mikrofonie. O, jak lubi. Dobra, to ja będę się z wami żegnał, nie będę już przedłużał. Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. Ponieważ ja kurde będę robił więcej. To był PG, do następnego razu. Hej. A ten mały debil jakoś tak biega dziwnie w kółko. Chyba ma jakieś niedojebanie mózgowe.